Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek 8 lutego. Zastanawiałem się dzisiaj nad pewną rzeczą. Chodzi o przedmiot, który większość z nas ma miało na palcach, chodzi o obrączki. Obrączki, które są symbolem wierności, miłości. Jednak nie to mnie dzisiaj interesuje. Interesuje mnie to. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś, widziałaś. To, że ludzie po czasie zaczynają upodabniać się do siebie nawzajem. Ludzie, którzy, którzy długo żyją ze sobą, zwłaszcza jeśli to jest dobra więź oparta na miłości, dobroci, i przeżywaniu takiej więzi, która niesie przez życie, ci ludzie zaczynają być podobni. Trochę podobnie mówią, czasami nawet można mieć wrażenie, że zaczynają podobnie wyglądać, ubierać się, zachowywać. Naukowcy mogliby nam tu pośpieszyć ze wskazaniem na tak zwane neurony, jeśli dobrze mówię, paralelne, powodujące to, że kiedy widzimy kogoś wykonującego jakieś czynności, potrafimy to szybko także wykonać upodobnić że w głowie jakby już dokonuje się proces taki, który będzie potrzebny później w ciele, żeby dane, dane działanie wykonać. Co to ma wspólnego z dzisiejszymi słowami? Bardzo wiele. Dlatego, że dzisiaj na ósmego mamy słowa z księgi sędziów. Ci, którzy Pana miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. i z Ewangeliana, z modlitwy Jezusa. dałem im chwałę, którą mi dałeś. I ten temat dotyka czegoś bardzo ważnego w życiu chrześcijańskim, każdy chciałby być świadectwem, jakimś rodzaju takim przykładem życia, wiary, o którym nawet i za 10, 20, 50, 100 lat będzie się opowiadać i mówić, ten człowiek, ta osoba naprawdę znalazła drogę życia z Bogiem. A przynajmniej, żeby ludzie, którzy żyją wokół nas, nie mieli wątpliwości, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, żeby mogli tego doświadczać w tym, co mówimy, jak żyjemy, jacy jesteśmy. I najczęściej, kiedy ten temat się pojawia, to łączy się on z takim, z takim naciskaniem na to, że to od Ciebie zależy, to od Twoich wysiłków wszystko zależy. Tymczasem, kiedy dobrze się przyjrzeć, zwłaszcza słowom Jezusa, jest ta mowa o chwale, którą daje On. Nie o chwale, w tych, w tych krótkich słowach, nie o chwale, którą mamy sami wytworzyć, ale chwale, którą dostaliśmy którą mamy odzwierciedlać, którą mamy żyć, w którą mamy wzrastać. A to jest kolosalna różnica. To jest kolosalna różnica, czy to ja mam udowodnić swoją wartość, udowodnić swoje bycie światłem, bycie światłem dla innych, czy też moje pierwsze i najważniejsze zadanie to jest przyjąć Boże światło i je odbijać, jak najmocniej odbijać. Co to ma wspólnego z obrączką i z małżeństwem? To jest tak, że im więcej przebywamy z Bogiem, studiując Jego Słowo, modląc się, przeżywając wspólnotę z innymi wierzącymi, na bożeństwach, na różnych innych spotkaniach, zmieniamy się. Niekoniecznie widzimy od razu przełożenie tego na nasze postawy, gesty działania, ale zmieniamy się, bo przebywamy wśród innych, w których działa Bóg. Dalej pozwalamy Jego Słowu, żeby w nas działało, i pozwalamy temu, żeby modlitwa, rozmowa z Bogiem nieustannie była w nas. I to jest takie piękne, że nasze świecenie to tak naprawdę w pierwszym rzędzie odbijanie Bożego światła, światła, które najpełniej przyszło w Jezusie Chrystusie. I takiego świecenia, takiego cieszenia się tym, że to, co najpiękniejsze, dostaliśmy. I naszym pierwszym zadaniem jest przyjmować, wrastać, wchłaniać to światło, które jest w Jezusie Chrystusie, zbawienia z łaski, dostępu do Boga, możliwości rozmawiania z, Niego tw z Nim twarzą w twarz. Tym mamy wrastać i wzrastać. I to będzie się przekładać na naszą codzienność, na nasze postawy, myśli, wybory. Natomiast jeśli tego zabraknie, to samym zmuszaniem siebie do tego, żeby być świadectwem, żeby być kimś innym, odróżniającym się, nikogo nie przekonamy, bo ludzie od razu wyczują, że w głębi jesteśmy powodowani lękiem i strachem. Że to bycie światłem zależy w 100% od nas, a to nieprawda. To nieprawda. My mamy żyć światłem Jezusa i to światło odbijać. Ludzie mają widzieć Boga działającego w naszym życiu, i tego y, Tobie i sobie życzę, żeby ten dzień był takim dniem, kiedy znajdziemy chwilę na zachwycenie się tym, kim jest Bóg i jak wspaniałe rzeczy nam daje w Jezusie Chrystusie, i że to jest wszystko czego potrzebujemy żeby żyć w życiu pełnią szczęścia i radości wiedząc że mamy zbawiciela który przechodzi przez życie z nami i że inni będą to widzieć że on działa w naszym życiu Dobrego dnia